uwielbiam gotować z pomocą papryki. Uwielbiam zjeść właśnie papryki. Osobiście wolę je zjeść na zimno do sałaty, do dipów. Istnieją dwie główne kategorie papryki. Mamy tutaj właśnie łagodną paprykę i tutaj mamy jalapeno, czyli papryka chili, która jest bardzo ostrawa. Są różnych sposobów na obieranie papryki. Mój ulubiony jest tak, że ja po prostu wkładam paprykę do pieca. Czyli tak, potrzebujemy najpierw kupić dobrą paprykę i dobrze ją umyłem, dobrze ją wysusiłem. Dodaję ją teraz właśnie do naczynia, dodaję tłuszcz, dodaję teraz troszeczkę pieprz i troszeczkę sól. Masuję całość, żeby było kompletnie obtoczone tłuszczem i przyprawami. I to wyląduje do gorącego pieca, temperatura 250 stopni na jakieś 20 do 25 minut. Jest taki drugi sposób, żeby też opalać papryki, ale wiele, wiele szybciej. Jak właśnie masz takiego palnika, który służy właśnie do zrobienia creme brûlée na przykład, albo twój dziadek na przykład spawa w garażu, możesz używać właśnie taką też opalarkę. Potrzebujesz widelec, czystą paprykę, dobrze wysuszoną. Wbijasz widelec w tą szipułkę. Całą paloną mam paprykę, teraz bardzo fajny trik jest. Bierz po prostu taką torebkę i zamykam i to powoduje, że ona delikatnie będzie się poddusiła w środku. Pokażę Ci teraz najszybszy sposób, żeby właśnie obierać papryki. Potrzebujesz tylko obieraczki. Bardzo prosto to się robi. Teraz, jak chcesz robić talarki, bijasz właśnie tutaj nóż i idziesz naokoło. Aż kompletnie poczujesz, że szipułka jest podważana. Wystarczy tylko przekręcić i wyciągam całość. Pomocą noża musimy się pozbywać tej białej błonki i pozostałej peski. Tutaj widzę, że kawałek skórki jeszcze mi zostało. To op, po prostu obieram go, żeby zdjąć skórę. I tak jest przygotowana właśnie papryka, obierana błyskawiczna. Teraz widzisz, ona się dokładnie podusiła. Wcześniej jak otwieram to, przeturlam ją całą, widzisz, delikatnie skóra zaczyna odchodzić. No i voilà, zobacz jak to jest magicznie. Pod bieżącą wodę masuję ją i odzyskuję z powrotem paprykę, która ma piękny, zielonkawy kolor. Pokazałem Ci, jak chodzi o tej papryki, jak zdjąć od góry, ale najszybciej dla mnie to jest właśnie przekroić teraz na pół, jak już jest obrana. Widzisz, i z pomocą noża teraz ściągamy wszystkie nasiony i odzyskuje w tej chwili papryka obrana, która jest dalej jędrna. Papryka jest właśnie w tej chwili pieczona, czyli teraz wyląduje do naszej torebki i mocno zamykamy torebki i znowu ona będzie się dusiła i wtedy pod wpływem właśnie duszenia odkleja się skórkę. 5 minut minęło, wyciągamy papryki z plastiku i widzisz, odzyskaliśmy paprykę, która jest bardzo taka miękkawa, delikatna. Za to skórka błyskawiczna można wyciągnąć, widzisz? Taką paprykę dodaję ją na przykład do oliwy z oliwek, do zalewy octową. I to jest pyszne w ogóle jako rodzaj aperitif lub po prostu dodatek do sałaty. A delikatny wychodzi cały gniazdek nasienny. Teraz, żeby być pewny, że całą skórę jest zdjętą, tu przecierasz. Odwracam ją, żeby sprawdzać tą białą błąkę. Też ją obcinam. Musimy teraz ją wysusić, czyli bierzemy kawałek ręcznik papierowy i naciskamy delikatnie, żeby zdjąć nadmiar wody. Taką paprykę też idealną jest, żeby właśnie zrobić takie sosy na przykład lub lody z papryki. Pokażę teraz różnych sposób na pokrojenie papryki. Oczywiście jak to jest papryka nieobrana, to Ci polecam zawsze ją kroić ze strony miąższu. Jak ona jest obrana tak jak ja dzisiaj, no to znaczy, że na dobrą sprawę robisz jak chcesz. I jak chcesz mieć ładne paseczki, to polecam Ci ją sprostować, widzisz tutaj i tutaj też. Robimy teraz kosteczkę. Na dobrą sprawę kosteczkę zaczyna się od paseczki. I robimy ładną kostkę. Teraz robimy talarki i bardzo ważne, papryka, pamiętaj o tym, produkuje etylen. W związku z tym, jak ją przechowujemy w ciemnym i suchym miejscu, zamykamy ją w środku właśnie worek papierowy i to
pomaga, żeby pozostałe właśnie warzywo na oko nie zepsuły się szybciej. Do zobaczenia.